Witam serdecznie po raz kolejny. To już trzeci raz dzisiaj. Jestem na tak zwanym moim przedszkolu. 17 moich odkładów. I tutaj też pszczółki latają. Na co latają? Cały czas na te poplony. Cały czas jedna wielka autostrada, no może nie wielka, ale mnóstwo pszczółek leci właśnie tam, powracają z tej gorczycy. Tej gorczycy jest tam naprawdę dużo, tam na górze jest gorczyca, tu jest gorczyca, za drogą jest gorczyca do góry. A co my mamy tutaj? Pszczoły i... Hej, co chcesz? Co ty chcesz ode mnie, no? Co ty chcesz? Hej! No co chcesz? O! Chcesz pomóc trochę, tak? No. Owce górskie, jakaś rasa górska. Widać wełna. Pełna na zimę narosła. Będę śmierdział. Będę śmierdział. Co? Co? Nie mam chleba, nie wziąłem chleba, widzisz? To nie są moje, to są tu gospodarza. No całe lato pasły się tutaj takie owce kameruńskie. Ojej, no co ty chcesz? Co? Co ty chcesz? Taka pieszczocha jesteś, tak? Taka pieszczocha. Ojej, tak ci dobrze. O, tutaj swędzi, tak? O. Taka pieszczocha. No. Och tak, no widzisz jak fajnie, no już, no to tyle, wracamy z powrotem, drogi tu nie ma, zagrożone jest, żeby one się tu nie wydostały, musimy przejść przez powiedzmy tą moją przyczepę, te moje odkładówki poskładane też na stare stojaki, tutaj stały kiedyś pszczółki, ale tutaj takie jadły szerszenie, że musiałem zabrać je tam wyżej. Gdzieś stąd tutaj wychodziły. Hej, jeź, leci za mną, tak? Gdzie lecisz? Gdzie ty lecisz, co? No gdzie? O! Nie ma tu, czekajcie, nie ma bodzenia, nie. O, już, no. No. O. Hej, ja się ciebie nie boję wcale. Wcale się ciebie, bo ci przyłożę zaraz, no. No. Hej. No, już. Dobra. Oglądam się kolejny raz. Owieczka taka bojowa. No, jak prawdziwa samica. No. Okej, dobra, kończę. Na razie najlepszego. Cześć.